people, hello, hello! Z tej strony Venom Lazarus i kontynuacja Unravel, czyli wędrówka za wspomnieniami kościem z włóczki. Dokładnie, bardzo mi się podoba ta gra, więc będziemy kontynuowali. Wiem jedno, że musimy... Ach, cholera! Musimy się wejść, wspiąć na ten stoliczek, tam już byliśmy na jednej mapie. Pamiętacie? Kolejowa przygoda, byśmy to tak nazwali. Rozbujajmy się. Rozbujać się. Okej. Tutaj. No tu mamy następne. Down in a hole. W dziurze? Hole to jest dziura. Down w dół w dziurze? Okej, dobra, zobaczymy. A to co to jest? Jakaś budowa czegoś? What the fuck? Pająk! Ojoj, weźcie tego pająka ode mnie. Panie Wrona! Pan poczeka! Grzyb! Dobra, tu nic nie ma. Pełno grzybków. To pod grzybków. Oj. Potknąłem się, no. Burza. Ojej, jaki smutny wyraz mordki ma. Jezus. Przestraszyłem się. Szybciutko pada. Jakiś... Dobra. Okej. Tu jest włóczka. Wyrazu lepiej taka. Co tu jest napisane? Stop? Coś tam? Oj, coś mam wrażenie, że to nie jest zbyt fajne. Że ja tu przeżyję, to będzie cud. Jakieś wspomnienie. Kogoś wynoszą... ktoś tu protestował pewnie. Okej, tą puszkę kojarzę już, co mam zrobić. Pójdę moment, zaraz. Fuck! Jeszcze raz. Okej. Może się... Czekajcie, może wejdę na to? Nie da rady. Teraz czekajcie, bo tam jest... Aha, dobra. Najpierw muszę tą włóczkę złapać. Jak to zrobić? Czekajcie. Dam radę? No proszę cię! To nie jest takie proste. W ogóle klimat jest przerażający. Czyli tu pewnie jakaś... Coś się działo. Jak tego się złapać? Proszę cię. No chyba, że... Kakaleka ze mnie. Zawiązać się. Zobaczmy. Coś mi tu mówi, że tu coś może być. Nie, raczej nie w tą stronę.
Czyli tak już przechodzimy z tematów na tematy takie cięższe, typu protesty ekologów. Dobra. Ała! Ała! Teraz się podciągniemy. Tam można złapać tej kraty chyba. Aha, odginamy. Dobra, czekajcie, to zawiążmy. Można... Aha, udało się. Po prostu przejdziemy. Ciekawe, co to było... śmieci. Tak ładny las zanieczyścić, słuchajcie, jak ja nienawidzę. Cześć. Mówisz? O. Przeszedłem przez beczkę. O cholera. A gdzie jest? Dobra, tu gdzieś będzie pewnie wróżka. Okej. Poproszę. Coś w tą stronę nie pójdę. No dobra, idziemy dalej. Tym razem w tym odcinku... Tak, jako... To są jacyś, jakieś toksyczne odpady, widzicie? Tam zbierają, czy zostawiają, czy co robią? O, buteleczka. Buteleczka, myślę, że może mi się przydać do czegoś. Aha. No pchaj tą buteleczkę, no. Dobra, tu zawiążmy. Okej. Domyślam się, że ta buteleczka do czegoś się przyda, nie? Chociażby, żeby tu wskoczyć. Hop. O, czekajcie. Chyba wiem, co trzeba zrobić. O! Au. O! Au! Cudownie. Okej. Okay. Aha. Dobra, czyli będzie się teoretycznie można zwiać tędy. Kurde, ale... Te beczki mnie przestraszyły? Dla bezpieczeństwa mogę to odwiązać. Więcej wełny będzie dla mnie, panie kapitanie. No. Gdzie? No. Uff. Myślałem, że będzie po mnie. Ale udało się. Tym razem się udało, bo mnie nie zmiażdżyło. Najważniejsze, że jest wełenka. Dzisiaj to... Nie wiem, nie wątpię, żebyśmy znaleźli jakieś... pasy jakieś. Co ci? O! Czekajcie, tu coś jest.
Oh shit! Ta. Okej. Boże. Tą butelkę. Nie wiem, po co mi ta butelka? Weźmiemy ją tutaj. Naprawdę, jakbym dorwał takich ludzi, co tak śmiecą, słuchajcie, to nogi z dubska powyrywał. Jeszcze kurde, toksyczne jakieś odpady, no. Jaki to ładny las musiał być kiedyś. Zastanawiam, czy dam radę. Nie, to chyba wejść można nawet. Ta. A, i co dalej? Wiem. Zrobimy to tak. O. Dobra, co tu się dzieje? Oj. Dobra, musimy złapać tą wełenkę. Oj, jakie to wszystko skażone. Tak być nie powinno, słuchajcie. Czemu tu jest? Aha, tą butelkę muszę zabrać, tak? Buteleczko! Jakiś chemii, bo takie oznaczenie, takie... czekajcie. Drogę weźmiemy tu. O Chryste, jak ja tam się dostanę? O, tu się nie wpada. To od razu jest skwarek ze mnie. O, butelka już jest po tej stronie. Muszę się definitywnie dostać na górę. Może z góry. Na górę z góry. Dobry. Będą, ty masz pomysły. Pierwsza klasa. Dam radę? Nie dam rady. Czekajcie chwilę. No dobrze, kochani, kontynuujmy. Kontynuujmy, tym bardziej, że nie miałem teraz chwilowo telefon. Dobra, na górę, czekajcie. Muszę się dostać tam. A jakbym to zepchnął tu? Zawiązał. O! To jak trampolina zadziałało. Teraz czekajcie. Spokojnie. Wejdźmy. Na górę. Nie. Coś czuję, że te beczki trzeba odwiązać, tak jak wtedy z tamtymi zrobiliśmy. To można już odwiązać. Nie bardzo odwiązać. Muszę się tam dostać na górę. Górą pójdziemy, no bezpieczniej. Się złapiemy. Boże. Ściekach radioaktywnych, rany boskie. Zaskakuje mnie troszeczkę idea tego. U.
wiem, patrzysz się w dół. O kurna, ciężko będzie. Yeah. Kolejny, że tak powiem, guziczek. Zaskakuje mnie idea, słuchajcie. I co teraz? Oj. Że tu mieliśmy takie lasy, wspomnienia dobre i tak dalej, a teraz przechodzimy do takich dorosłych już bardziej wspomnień. Wow. Spokojnie. Trzeba uważać na te kamienie, widzę. Wow! Teraz. Widzicie? Wow! Co się dzieje? Oj! Udało się, zobaczcie. Wow! Kamień, głazy. Co dalej? Oszkurzyła. Au. Dobrze, że się dużo siniaków nie nabiłem. Jakiś smuteczek w ogóle. Kurde, składowisko radioaktywne jakieś. O! Jest! Mogę wejść na górę? Nie mogę. O, co to jest? Traktor? Czy ja na to mogę wejść? Czy nie? To jest taka maszyna do produkcji chyba prądu. Nie mogę. Dobra, to idziemy dalej. A, nie ma prądu, żeby podnieść tą beczkę na wprost. Dobra. Tu mamy jakiś... coś. Okej. A, tylko tyle? Ale coś tam musi być. Wiecie co, nie wierzę, że... Spróbujmy. A, jeszcze kabel podłączyć. Okej. Okay. Zbierzemy. Okej. Cholera. I co? Jeszcze tędy nie przejdę. Pudełko by mi się przydało. Kropnie mnie prąd pewnie, no ale... Uwaga! Skwarek! Jak ja te pudełko zabiorę stąd? A, ja wiem! Czekajcie, to możemy zrobić... O, bo tu kable w ogóle odsłonięte. Jezus, jakie to niebezpieczne wszystko. Wiecie, co możemy zrobić? Możemy zrobić tak... Tu się zawiązać... Pudełko z powrotem... Tak, żeby wiecie, może się... Dobra, wchodzimy na górę. A, widzicie? Dobra. Jeszcze ten kabelek podepnijmy. Okay. Tu weźmy... To odepnijmy, to już jest niepotrzebne. Dobra, teraz łańcuch. Okej.
Jestem. Okej. Przeszedłem. Ciekawe, czy coś na górze jest. Nie, dobra. Nie będę próbował. Chociaż... Nie, no nie da się, widzicie? No dobra. Idziemy dalej. Kurde, nie podoba mi się. No mówię, tak jak wcześniej mówiłem, jest jakiś taki zimno mój, brudny i w ogóle i... Co to jest? Pod nami. Jakieś wspomnienie typu... kogoś? Zabierzmy ten hełm. Sobie. Dobra, guziczek. What the fuck? Czekajcie, czy... Mogę to wypchnąć? Nie. No dobra, ten hełm, jedziemy do góry z nim w takim razie. Nie wiem, po co mi ten hełm, ale... Widzicie, niestety ludzie potrafią zepsuć... To jest mocne przesłanie. Taki biedny, biedny włóczkowy stworek. My dalej jedziemy z tym, sorry. Kiedyś musiał tu być piękny las. Spierdzieliłem, czekajcie. To zepchnijmy tu. To tu. Jedziemy z hełmem. Znaczy z kaskiem. To jest kask budowlany. Z naucznikami, żeby... Jak jest duży hałas, żeby chroniły słuch. Aha, bo ja bym tu nie wszedł pewnie. No dobra. Jakieś gąsienice, czyli co? Mamy... traktor. No dobra, co dalej? Okej, haha, to wtedy nie przyjdziemy. Dobra, to się da pociągnąć. O, ciężka skrzynka, ciężka. A, można sobie zrobić skocznię. Czekajcie, widzicie? Bo są po obu stronach są te łuczkowe takie, o. O. Okej. No dobra, domyślam się, że... Coś jest, czy nie ma? Nie ma nic, dobra. Myślałem się, że coś z tym traktorem musimy zrobić. Muszę się rozbujać porządniej. Wow! Dobre. Co teraz ta wajcha? Co zrobiłem? Dobra, rozwaliłem kamień. Będę mógł przejść. Dobre, dobry pomysł to był. Dobra. Tylko... Po ziemi dam radę? Dam radę. Biedaczysko. Trochę mi go żal, wiecie? Ja wiem, że to jest wymyślona postać, ale... Straszne to jest wysypisko. Naprawdę ludzie potrafią... Już pewnie to mówiłem, ale...
ludzie potrafią zniszczyć naprawdę każde środowisko. I chyba znaleźliśmy. Uwaga! Pajączek! Nie, panie Wrona, panie... Zostaw pajączka! O ty cholero! No zabrała mi pajączka, już myślałem, że udało się nam... Jakie oczy ma? Bo... Tylko tyle... Nie udało się naszywki zdobyć, bo nam Wrona zabrała. No i następnym razem widzę, mamy... Jak tam wejść? O tak, mamy tą, how much is enough? Czyli teoretycznie... Opowieść jest o tym, że mamy rodzinę, która szczęśliwie żyje sobie, spaceruje po lesie, wycieczki i tak dalej, żyje tym lasem. No później dzieci dorastają i okazuje się, że muszą bronić tej przyrody, dlatego że jakieś kurna pacany chcą zrobili wysypisko śmieci. No to widać po lewej, że walka o planetę i tak dalej. A tutaj będzie już sama nazwa mówi, how much is enough? Ile trzeba, żeby... Spadłem. Żeby wystarczyło, żeby tak powiem, już dali sobie spokój, że nie zanieczyszczali tego wszystkiego, żeby zaczęli dbać ludzie o to, co mają, czyli tak, a tak naprawdę nie mamy, mamy tak dużo, tylko my tego nie doceniamy, tak samo wiecie, powiem wam tak, prostą rzecz, zacznijmy od bardzo prostych rzeczy, nie muszą być to od razu wysypiska śmieci jakichś skażonych, proste, nieraz jak się jedzie przez las, idzie się gdzieś tam w okolicach małych miejscowości, takie to jest rażące, jak ludzie, że tak powiem, wyrzucają śmieci, tak po prostu z domu i tak dalej, do lasu i tak dalej. Tak naprawdę co robią? Oni mają to gdzieś, ale tak naprawdę niszczą to, co jest nasze. To jest nasze, to jest wszystkich nasze. Te lasy piękne i tak dalej. Niedługo nic nie zostanie i co? I co będzie dalej? Gdzie pójdziemy na spacer? Gdzie będą zwierzęta, rośliny żyły? No właśnie. Tego właśnie trzeba się zastanowić nad tym. Ale to wszystko w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że się kochani podobało. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie kciuki za mnie. Hejka!